Będą odpowiedzi później po wszystkich radnych, którzy zabiorą głos. Dziękuję panie przewodniczący. Przeczytam, pozwolą państwo, jedno zdanie z pisma z 18 października. Przytoczę tylko, jest to pismo związków zawodowych podpisane przez tutaj przewodniczącego. Przytoczę tylko wypowiedź pana Waniasa, który przyznał rację związkom, że dyrektor Ewa Kulczyńska nie może się tak zachowywać, tylko faktycznie ma współpracować ze związkami i respektować obowiązujące prawo, no i życie, życie pokazuje coś innego. Panie prezydencie, ja mam serdeczną prośbę spotkać się z panem, spotkać się z panią dyrektor, dyrektor Ewą Kulczyńską, usiąść w trójkę, w cudzysłowie powiem, przy okrągłym stole i porozmawiać rzeczowo, uczciwie, aby ten temat po prostu wyjaśnić. My jesteśmy troszeczkę tak z boku tej sprawy, nie pracujemy tam, nie jesteśmy w stanie sięgnąć do wszystkich informacji, nawet pewnie gdybyśmy chcieli, dlatego ten temat się już toczy kilka lat, dlatego jeżeli jest taka możliwość, prosiłbym o to, co przytoczyłem wcześniej, o taką przychylność, spotkanie się i wyjaśnienie wszystkich spraw. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pan radny Wiesław Waniasz, ad voce. Panie przewodniczący, dlatego wcisnąłem ad voce, bo chcę się odnieść bezpośrednio do wypowiedzi pana radnego Sidora. Panie radny Sidor, przed chwilą prosiłem o to, że jeżeli cokolwiek się mówi albo cytuje, to trzeba mówić prawdę. Ja nigdy w swoich wystąpieniach podczas pierwszego posiedzenia sądu członkowie komisji, ani podczas drugiego nie użyłem sformułowania i nie pouczałem pani dyrektor. Tym samym nie trzymałem strony związku zawodowego, pomimo że jestem związkowcem od tylu lat. Ja tylko, jeżeli zabierałem głos w tym temacie, to mówiłem, że żadne pisma, żadne skargi, nic nie jest w stanie tak dobrze ułożyć sytuacji w firmie, jak porozumienie między pracodawcą a związkiem zawodowym. I to były moje słowa, dlatego jeszcze raz bardzo proszę, proszę państwa, nie cytujmy, jeżeli nie jesteśmy pewni tego, co się mówi. No, po raz kolejny ktoś mi wkłada w usta słowa, których nigdy nie wypowiedziałem. Są członkowie komisji, którzy uczestniczą. Nigdy bym nie śmiał w swojej wypowiedzi pouczać pani dyrektor, co ma robić. Jedynie mogę mieć prośbę do obydwu stron. Teraz miałem prośbę do jednej strony, ponieważ pana przewodniczącego nie było. Naprawdę, wierzcie mi państwo, ja nigdy takich słów nie powiedziałem. Natomiast mówiłem, że ze swojego długoletniego doświadczenia związkowego i to w dużo większej firmie niż Mosir, bo w Hucie Aluminium Konin, my podczas rozmów osiągaliśmy nawet większe, lepsze rezultaty dla załogi niż pierwotnie żeśmy postulowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Pan Jarosław Sidor, ad voce. Bardzo króciutko, panie przewodniczący, do wypowiedzi pana radnego Waniasa w moim kierunku. Ja tylko przytoczyłem przedostatnie zdanie z pisma z 18 października, podkreślając również to, że nie jestem członkiem komisji, nie jestem w stanie chodzić, dowiedzieć się nawet wszystkiego i wszystkich spraw po prostu wyciągać, czy też od pani dyrektor, czy też od przewodniczącego związku zawodowego i poprosiłem o taką przychylność, taką prośbę, żeby po prostu w tym temacie spotkać się i rozmawiać, porozmawiać tak jak człowiek z człowiekiem, ewentualnie dwóch mężczyzn, czy trzech mężczyzn z jedną kobietą, tak? Czyli z panią dyrektor. Mi tylko o to chodziło. Dziękuję. Dziękuję. Dla dobra sportu i dla dobra dalszej współpracy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Pani Emilia Wasilewska, udzielam głosu. Dziękuję. Szanowni państwo, tak się zdarzyło, że po komisji skarg, wniosków i petycji byłam na spotkaniu ze związkowcami. I w tym spotkaniu wcale nie uczestniczył tylko pan przewodniczący tego związku, tylko było więcej tych osób. Trochę też mnie dziwi fakt, że nie przychodzą na komisję, nie przychodzą na sesję i nie bronią sami swojego pisma i swoich oświadczeń. Natomiast na tym spotkaniu było widać wielkie i było słychać wielkie rozgoryczenie pracowników i
ale też chęć współpracy. Natomiast rozumiem też panią dyrektor, kiedy się zasypuje 200 pismami, na które trzeba odpowiadać w określonym trybie i te segregatory zarówno korespondencji po jednej stronie, jak i po drugiej stronie są naprawdę bardzo duże, to nie są łatwe sprawy, kiedy jest konflikt. Więc raczej rywalizacja sportowa, panie radny Sidor, raczej nie pomoże w rozwiązaniu tego konfliktu. Ja proponuję obu stronom, bo ja mogę tylko zaproponować rozwiązanie, mediacji na gruncie jakimś niezwiązanym z pracą zawodową, bo ten konflikt mam wrażenie, że będzie jeszcze eskalował. Jesteśmy już w trakcie tak naprawdę rozpatrywania drugiej skargi, a mam wrażenie, że tych skarg pewnie będzie jeszcze więcej. I naprawdę apeluję do obu stron, by usiąść w takim miejscu z prawnikami niezwiązanymi z prawem pracy, ale może jakiś mediator i rozwiązać ten konflikt, bo mam wrażenie naprawdę, że to może dalej eskalować i tak naprawdę niepotrzebnie denerwować jedną i drugą stronę, gdzie każdy chce wykonywać swoje własne obowiązki. A z drugiej strony Rada Miasta oczywiście musi rozpatrywać te skargi, wnioski, petycje. Natomiast my nie rozwiążemy tego konfliktu, który się pojawił. Dziękuję. Dziękuję panie radny. O zabranie głosu proszę pana radnego Jacka Kubiaka. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja czytając te materiały w internecie, to wszystko, dochodzę do jednego wniosku. Tu trzeba zadać pytanie, czy MOSYR próbuje zredukować liczbę pracowników i wszystko, i czy te związki faktycznie w dobrym kierunku działają, czy nie. Pan Przewodniczący mnie kompletnie nie interesuje. Po prostu Pan Przewodniczący, jeżeli takie pismo jest, powinien tu dzisiaj być. Jak go nie ma, to znaczy, że jest dezerter. Ja tylko się pytam, czy nie jest to straszenie ludzi, że tam będzie jakaś po prostu redukcja zatrudnienia. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Teraz pan prezydent będzie odpowiadał, czy pani dyrektor? Pan prezydent, udzielam głosu panu Witoldowi Nowakowi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kilka tu wątków było, więc chciałbym zacząć od początku. Pan radny Eltman pyta o rzecz, która de facto nie dotyczy tej sprawy. To znaczy, dotyczy w szczegółach tego, co się w tej sprawie znajduje, ale nie na to jest skarga. To jakby chciałbym ustawić tę dyskusję najpierw, na co jest ta skarga. Mówiliśmy o tym na komisji i powtórzę to jeszcze raz. Skarży się związek zawodowy, że nie otrzymał pisma w terminie, odpowiedzi na pisma w terminie. To jest clue, to jest przedmiot tej sprawy, o której dyskutowali Państwo na komisji i teraz. Dyrektor MOSIR złożyła wyjaśnienia i powiedziała, jak i dlaczego na jakąś chwilę musiała zawiesić odpowiedź, ponieważ, i tam było całe wystąpienie, które tego dotyczyło, macie to Państwo, nie chcę powtarzać i przedłużać tej sesji. Informuję tylko, że to pytanie, które zadał radny Eltman, odpowiedź na to może Pan oczywiście otrzymać od Pani Dyrektor w każdym trybie, w pytaniach wolnych, wnioskach, w każdym, natomiast to nie dotyczy tej sprawy w rozumieniu, to nie jest przedmiotem skargi. To pierwsza rzecz. Druga rzecz do pana radnego Sidora, jeśli pan na nas spogląda, to na pewno nie usiądziemy do stołu z panem przewodniczącym związku. I to jest moja odpowiedź jednoznaczna i pana prezydenta myślę również. Powszechnie wiadomo dlaczego, nie będę tego tutaj powtarzał. I nie będzie takiego spotkania z moją obecnością czy z obecnością pana prezydenta, z panem przewodniczącym związku, żeby to było jasne. Co więcej, ja nigdy już nie podam ręki panu przewodniczącemu, co mi, człowiekowi z dużą kulturą, jak mniemam, się to w życiu nie zdarzyło, ale się zdarzy, jeśli zobaczę tego człowieka na ulicy. Przykro mi bardzo, ale jeśli ktoś tak postępuje, to nigdy w życiu nie usiądę z nim do stołu. Żeby to jednoznacznie raz wybrzmiało. I to nie postępuje wobec MOSIR-u, tylko wobec nas tutaj. I o tym było powszechnie mówione, więc chciałbym jednoznacznie też odpowiedzieć. Co do liczby osób zatrudnionych w MOSIR-ze. Państwo przyjmując budżet każdego roku,
widzicie w planie budżetu, jednostki składają informacje, ile osób jest zatrudnionych w danej jednostce. Ja na bieżąco kontroluję wszystkie jednostki w tym zakresie, staram się przynajmniej wszystkie jednostki w tym zakresie kontrolować i nie ma planów. Co więcej, nawet ostatnio było kilka konkursów przeprowadzonych w MOSiR-ze zwiększających zatrudnienie. Liczba mniej więcej jest ta sama, oscyluje między 104 a 110 osób. Czasami się zmienia, ta fluktuacja zatrudnienia jest związana też z trudem, jaki wykonują pracownicy MOSiR, z trudem zmianowości pracy, tak bym to nazwał. Czasem po prostu ratownicy, którzy są na jakiś czas, nie chcą pracować w trybie zmianowym, tak długo nie chcą pracować. Nie ma żadnych, tak jak to było w innych jednostkach, nie ma żadnych działań podejmowanych związanych z ograniczeniem zatrudnienia w MOSiR. Nie wiem, jak odpowiedzieć pani radnej Wasilewskiej, bo myślę, że z tej wypowiedzi dla pana Sidora moje stanowisko pani zna. Czy pani dyrektor będzie chciała się ustosunkować do tego, co pani powiedziała? Być może tak. Ja wiem, że takie spotkania ze związkami się odbywają. Liczba pism, czyli odpowiedź na 200 pism co 3 dni, też pani dyrektor i służby muszą odpowiadać związkowi. Jest takie prawo, żeby pisać te pisma, mówiłem już o tym na komisji. Obowiązek pracodawcy jest taki, żeby odpowiadać. Państwo sami sobie odpowiedzcie na pytania, czy 200 pism, czyli pismo co 3 dni od dłuższego czasu, to jest to, jak powinny wyglądać relacje związku zawodowego. I to tyle w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Proszę o zabranie głosu pana radnego Jakuba Altmana, ad voce. Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, jak czytamy w uzasadnieniu przedstawionym, skarga dotyczyła lekceważenia przez dyrektora pism i wniosków kierowanych do jednostki samorządowej Konina. Mówimy tutaj o swego rodzaju komunikacji, więc uważam, że moje, ponieważ ta komunikacja odbywa się na między innymi za pomocą tych pism. Więc moje pytanie o wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy uważam, że dotyczy tego tematu, ponieważ jednym z wniosków tej kontroli jest ustalenie zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników w uzgodnieniu z działającą w MOSiR zakładową organizacją związkową. A żeby to ustalić, potrzebna jest komunikacja, a ta komunikacja między panią dyrektor a związkami zawodowymi odbywa się za pomocą wymiany pism. Stąd pozwolę sobie obronić swoje pytanie, że ono dotyczy przedmiotu sprawy, o którym teraz rozmawiamy. Jednocześnie, jeżeli nie chce nikt mi udzielić teraz na to pytanie odpowiedzi, to proszę, abym tą odpowiedź otrzymał w formie pisemnej, co wnioskuję, o co wnioskuję. Idąc dalej, próbuję zrozumieć pana stwierdzenie, szanuję ją, ma pan do tego prawo, że nie chce się pan spotkać z przewodniczącym organizacji związkowej działającej w jednostce, która w sumie panu podlega jako prezydentowi odpowiedzialnemu za sprawy oświatowe, również ten sport i rekreacja również jest w pana pionie. Rozumiem i szanuję, ma pan ku temu pewnie jakieś swoje powody. Jednocześnie odnosząc się do tego, o czym mówiła radna Emilia Wasilewska, no to nie rokuje dobrze, bo tam padła fajna, konkretna propozycja, która myślę, że mogłaby zmienić pewien schemat funkcjonowania w mieście, wprowadzenie kogoś zewnętrznego, jakiegoś mediatora, który spróbowałby rozstrzygnąć ten konflikt, nie tylko konflikt między przewodniczącym związków zawodowych a panią dyrektor, ale jak pani radna Emilia zapewniała, jest to konflikt między związkami zawodowymi, a więc pewną grupą większą niż tylko pan przewodniczący związków zawodowych. Uważam to za słuszny postulat i wydaje mi się, że lepiej wydać pieniądze na mediatora, a nie na kolejne kancelarie prawne, które mierzą się z odpowiedziami i przepychankami między stroną związkową a miejską instytucją. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę o zabranie głosu pana Witolda Nowaka, zastępcę prezydenta miasta. Jeszcze raz powtórzę swoją opinię. Spoglądałem tu i wymieniałem też słowo z panem mecenasem. Przedmiotem sprawy jest udzielanie odpowiedzi w terminie bądź jej nieudzielanie. Przedmiotem skargi to jest. I ta informacja, czy te
odpowiedzi zostały udzielone w terminie, bądź nie zostały udzielone w terminie, mieliście ją Państwo na komisji i została wyjaśniona. To, o co Pan pyta, nie jest przedmiotem sprawy, co nie znaczy, że się w niej nie zawiera, natomiast nie jest przedmiotem sprawy, nie jest przedmiotem skargi sensu stricte i to jeszcze raz chciałem powtórzyć. Po drugie, co do wydawania pieniędzy na kancelarię, o której Pan mówi, to nie jest tak, że wydajemy jakieś dodatkowe pieniądze w związku z tym, że związek zawodowy funkcjonuje w jednostce. Nie ma takiej praktyki. Jedynie jak w każdej jednostce jest mecenas, który współpracuje z jednostką w zakresie bieżącego funkcjonowania i czasem pewnie przy okazji tych pism też musi jakoś wesprzeć panią dyrektor. Natomiast to nie jest żadne dodatkowe zlecenie, to jest normalna osoba, która pracuje czy współpracuje z jednostką. I to chyba tyle w tej kwestii. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Wiesław Wania z Adwocem, udzielam głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja adwocem do wypowiedzi radnego Eltmana. Ja, Jakub, cenię twoją inteligencję i twoją bystrość umysłu, ale nie ze mną takie numery, Brunner. Posłuchaj, robi się w ten sposób, już po raz trzeci zwracam uwagę właśnie. Jeżeli cytujesz, to cytuj cały akapit, a nie wyrwane z kontekstu. Bo to, co żeś powiedział, to faktycznie się dotyczy, że każdy, kto by kierował korespondencję do MOSIR-u, ma prawo otrzymać odpowiedź, a tak nie jest. Skarga, tak jak już dwukrotnie powtarzał to pan prezydent Nowak, dotyczy li tylko i wyłącznie i powinieneś przeczytać cały akapit, który brzmi. W dniu 21 września 2023 roku do Rady Miasta Konina wpłynęła skarga przewodniczącego Związku Zawodowego Fair Play pracowników MOSIR Konin na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. Skarga dotyczyła lekceważenia przez dyrektora PiS i wniosków kierowanych, patrz dalej, przez związki do kierownika jednostki samorządowej Konina i niestosowania się do terminu udzielania odpowiedzi. Nie ma ani słowa o Państwowej Inspekcji Pracy, co nie zmienia faktu, że masz prawo jako radny wystąpić do pani dyrektor i dowiedzieć się, czego dotyczyły pisma Państwowej Inspekcji Pracy i jaka jest odpowiedź. Ale proszę was, na Boga, cytujcie wszystko, nie wyrywajcie z kontekstu, bo robimy krzywdę ludziom. Dziękuję. Dziękuję. Pan Jakub Eltman, ad vocem znowu, no to będzie ping-pong w dalszym ciągu. Nie, ja już nie będę się. Proszę bardzo. Skoro pan przewodniczący nie będzie się odnosił, pozwolę sobie sformułować w powietrze pytanie. Czy pismo, o którym jest mowa w przytoczonym akapicie, mogło dotyczyć ustalania zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników w uzgodnieniu z działającą w MOSIR zakładową organizacją związkową, o co wnosiła Państwowa Inspekcja Pracy, że nie zostało spełnione? Dziękuję. Nie. Jest jeszcze tutaj, zgłosił się pan Witold Nowak, zastępca prezydenta, udzielam głosu. Odpowiadam panu radnemu, mogło dotyczyć, co nadal nie zmienia faktu, że to nie jest, że przedmiotem skargi jest co innego. Nie wiem, czy pan mnie w końcu zrozumie za trzecim razem, bo to jest logika, tylko nic więcej tutaj nie trzeba, to jest logika. Przedmiotem sprawy jest co innego. Nawet jeśli to pismo dotyczyło tego, to nie zmienia faktu to, że przedmiotem skargi jest coś innego. Mogło tego dotyczyć, mogło dotyczyć wszystkiego innego, mogło dotyczyć wielu innych aspektów, bo to nie chodzi o jedno pismo, tylko o wiele pism. I właśnie to jest to clue, że tam chodzi o odpowiedź na kilka pism, a nie na jedno pismo, co nie znaczy, że nie może pan otrzymać odpowiedzi na to pytanie. Natomiast nie to jest treścią skargi. Jeszcze raz powtarzam. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jacek Kubiak, udzielam głosu. Panie przewodniczący, to nie jest ta sprawa. Powiedzmy sobie szczerze, o co tu jest. Ktoś nie dotrzymał względem pana przewodniczącego umów, które zawarł i to wszystko. No mówmy prawdę, o co tu chodzi. Nie o te związki. Szkoda pani dyrektor, że ona to wszystko zbiera na swoje plecy, bo to jest nie jej wina. Pan prezydent dobrze wie, o co chodzi. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Udzielam głosu pani dyrektor, niech pani Kulczyńskie, niech pani się ustosunkuje, bo tam konkretnie to chodzi o te terminy tylko, nic więcej, nie? Bo my nie będziemy rozpatrywać każdego pisma na sesji, nie? Szanowni Państwo, dziękuję za udzielenie głosu. Szanowna Komisjo, rzeczywiście... Prawie,
Prawie nie słychać panią dyrektor, nie? Już spróbuję sobie. Czy teraz może lepiej? No, szanowni lepiej. Państwo, dzień dobry, dziękuję za udzielenie głosu. Rzeczywiście komisja, właściwie skarga dotyczyła braku odpowiedzi. Moje ustosunkowanie się było bardzo szerokie dla państwa. Państwo wiecie, że jesteśmy w dosyć trudnych warunkach przyszło mi pracować. To rzeczywiście wybrzmiewa, no ale oczywiście takie są, więc takimi sobie radzimy. Natomiast jeśli chodzi o pisma, cztery pisma, które pan przewodniczący zwrócił uwagę, że nie dostał na nie odpowiedzi w terminie, szanowni państwo, dostał odpowiedzi na te pisma. W związku z tym, że nie przedstawił państwu kolejnego wątku, jakim jest mój wniosek złożony do Związku Zawodowego o możliwość przebadania liczebności Związku Zawodowego, gdyż mamy podstawy sądzić, że nie zawsze jesteśmy uczciwie informowani przez Związek Zawodowy, złożyliśmy taki wniosek o przebadanie liczebności, a to bierze się z tego, że przebadanie liczebności powoduje, jeżeli nie wypełni się pewnych zadań, że traci się tą związkowość i w trakcie tej związkowości, utraty związkowości jakby nie nastąpiły odpowiedzi, nastąpiły one z czasem zawieszonym, co zgodnie z interpretacją mecenasa jest jak najbardziej właściwe. Zatem odpowiadając, cały czas podtrzymuję i trzymam stanowisko absolutnie na wszystkie pisma. Pan przewodniczący dostał odpowiedź, zresztą nawet w dniu 21 września składając do państwa skargę, tego samego dnia odebrał odpowiedzi na te pisma. To jakby ten wątek. Natomiast bardzo ważny wątek dotyczący komunikacji, tego co poruszyła pani Wasilewska w swojej powiedzi, ja tylko dodam, jako dyrektor jednostki, w której działają związki zawodowe od bodajże grudnia 2021 roku, czynimy wiele starań, aby rozmawiać ze związkiem, aby uzgadniać rzeczy na potrzeby naszych pracowników. Podam prosty przykład. Od kwietnia bodajże minionego roku w kwietniu tego roku udało nam się zakończyć po rocznej batalii czy współpracy, czy wymianie informacji, czy akceptacji wszystkich pomysłów Związku Zawodowego, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który również zawiera powstanie Komisji Socjalnej. Szanowni państwo, Komisja Socjalna na wniosek Związku Zawodowego zawiera 6 osób. 3 osoby ze strony pracodawcy, 3 osoby ze strony Związku Zawodowego. W ramach relacji, tylko chcę powiedzieć, właśnie Związek Zawodowy jak nas traktuje, każdy protokół, który właściwie co miesiąc jest spisywany, w pierwszym punkcie brzmi: nie ustalono przewodniczącego, nie ustalono zastępcy z powodu braku liczebności ze Związku Zawodowego. Mniej więcej w takich warunkach pracujemy, ale pracujemy, drodzy państwo, z poszanowaniem praw naszych pracowników i pracujemy również na ich dobro, co zresztą widać, bo jak sam fakt mówi, to tak naprawdę te pisma, teraz zwracam się do pana radnego Altmana, które są załącznikiem czy taką wrzutką przez pana przewodniczącego, mówię teraz o tych pismach z Inspekcji Pracy. To jest naturalny proces, bo państwo pewnie nie wiecie, ale ja jako kierownik jednostki właściwie już teraz to tak zastanawiam się, czy nie dwu albo trzykrotnie nawet mam wizytę Inspekcji Pracy właśnie z tego samego podmiotu wysyłane. Więc to się z tym wiąże, że po prostu reagujemy cały czas, jesteśmy teraz po drugim zakończonym badaniu Inspekcji Pracy. Inspekcja Pracy wydaje nakazy, wydaje decyzje administracyjne i wydaje wystąpienia. Wystąpienia nie są decyzjami administracyjnymi, które nakładają na mnie obowiązek wypełnienia ich, tak? Tylko jakby poruszają temat, który był badany podczas zleconej kontroli, tak to nazwę. To są nakazy, to są te rzeczy, które mają rangę decyzji administracyjnych i tam jest jakby, nie ma dyskusji, można się od tego oczywiście odwołać do drugiej instancji, natomiast należy to wypełnić. Jeżeli chodzi o wystąpienia, czyli o to, co pan radny pytał, bo takie wystąpienia są kierowane przez Inspekcję Pracy, to one są po prostu informacyjne i odpowiedź najczęściej na wystąpienie brzmi: pracodawca przyjmuje do wiadomości i w dalszej części będzie realizował możliwość uzgadniania ze związkiem zawodowym. To jest najczęstsza odpowiedź, która się po prostu pojawia w wystąpieniach, o których mówimy, dotyczących tego zapisu, który się pojawił w dokumentacji Inspekcji Pracy, nie są decyzjami w rozumieniu decyzji administracyjnej. Zatem też nie ma od nich odwołania. Są tylko wskazaniem obszaru badanego i ewentualnych nawet nie wniosków, bo też nie są wnioskowane i nie mają uzasadnień, tak jak decyzje. Dziękuję pani dyrektor za wyjaśnienia. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Druk 1045, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał?
Proszę o zbiorczy wynik głosowania. Proszę o zbiorczy wynik głosowania. 14 radnych było za przyjęciem, 6 radnych się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przechodzimy do kolejnego punktu 17. To jest ten, który dodatkowo został dzisiaj wprowadzony na posiedzeniu sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia informacji wojewodzie wielkopolskiemu na pismo z dnia 5 września 2023 roku. Komplet materiałów w tej sprawie przekazałem na posiedzeniu.